Jest niedziela, jest 21, jest blada, ale jednak zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam Ciebie bardzo serdecznie w spiskowych teoriach. Na początku odskutecznie żebrolajctwo, czyli poproszę Ciebie o lajka, miły komentarz oraz obejrzenie tegoż właśnie vloga w playliście, a najlepiej, żebyś przejrzał całą playlistę, bo ostatnio nie przychodzą powiadomienia, więc warto, żebyś sobie przypomniał stare vlogi. Dzięki temu vlog będzie miał większe zasięgi. Sorry, też mi jest głupio to robić, trochę się nawet wstydzę. Niemniej jednak bez tego nie mam szans w walce z youtuberami, którzy to robią, a praktycznie cała topka uskutecznia wieczne proszenie o lajki. Muszę się albo dostosować, albo pogodzić się z tym, że będę miał 1/5 tych zasięgów, które powinienem mieć, a i tak przecież one są obcinane za to, że robię niepoprawnie polityczne materiały. Druga rzecz natomiast jest taka, że muszę Ci przypomnieć, że znajdujesz się w serii Spiskowe Teorie. Jest to seria rozrywkowa. Spiskowe teorie omawiam tak, jak one są przedstawione w internecie. Jedyne co robię, to poddaję je analizie logicznej. Jednocześnie podkreślam, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. W związku z tym to, że jakąś spiskową teorię omawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę. Jest to zasada, która przyświeca tejże serii od wielu, wielu lat, od samego początku. W tym wypadku jest bardzo dużo linków źródłowych, znajdują się one w opisie. Możesz sobie śmiało zobaczyć, że nic tutaj, jeśli chodzi o warstwę faktoidalną, nie pochodzi ode mnie, nic sobie nie wymyśliłem. Ode mnie jest komentarz, który jednakże stanowi 80-90% wartości tego vloga. Temat dzisiejszego materiału jest bardzo mocny i nie ukrywam, że niestety bardzo wiarygodny, wiarygodny w tym sensie, że logiczny, a temat brzmi tak, że Watykan nie dość, że zdaje sobie sprawę z faktu istnienia kosmitów, w tym sensie, że obcych istot pozaziemskich, które już osiągnęły zdolność do kontaktu z nami i być może nawet od wielu, wielu lat ten kontakt nawiązują, także zdają sobie sprawę, a ponadto w większości wersji tej spiskowej teorii jest powiedziane, że nie tylko, że Watykan wie, ale już od dawna ten kontakt z kosmitami nawiązał, ba, nawet według tych najpopularniejszych wersji Watykan jest wręcz zinfiltrowany przez kosmitów i kosmici się niejako nim posługują i to od więcej niż 10 lat czy 100 lat, ale w wersjach takich najbardziej hardkorowych jest powiedziane, że Watykan praktycznie od samego początku swojego istnienia jest instytucją stworzoną do kontrolowania ludzkości i właśnie jest wykorzystywany przez kosmitów i według jeszcze znowu zawężającej wersji tejże teorii, niedługo Watykan ma ujawnić wiernym, a to za tym idzie za pośrednictwem wiernym wszystkim ludziom na świecie, że kosmici istnieją, że przybywają na Ziemię, że się kontaktują, czyli mówiąc krótko mają powiedzieć: cześć, poznajcie Urkambuka, on podchodzi z planety Urkambuka. I jest tym, kim jest przedstawicielem rasy, która od wielu setleci przybywa na Ziemię. W czasach biblijnych nazywaliśmy jego współbraci aniołami. No, coś takiego hardkorowego ma się stać. Słuchajcie, jest bardzo wiele poszlak na ten temat. Część z nich to są wprost stwierdzenia papieża Franciszka, jeszcze wcześniej papieża Benedykta, które niejako miały przygotować ludzi wiernych na fakt, że tutaj właśnie ci kosmici istnieją i jest to tylko kwestia czasu, że się z nami skontaktują za chwilkę za różnymi źródłami, w tym bardzo takimi mainstreamowymi, jak na przykład Super Express czy Wirtualna Polska. Będę cytował te doniesienia papieży, bo papieża Franciszka, papieża Benedykta, wielu kapłanów wysoko postawionych, a także że kapłanów naukowców, na przykład profesorów, którzy pracują w papieskim obserwatorium astronomicznym. To są takie, powiedzmy, poszlaki, prawda? Ale oprócz nich, może w zasadzie to od tego powinienem zacząć, jeszcze w 2016 roku gruchnęła informacja z Wikileaks. Wikileaks to jest taka bardzo dziwna strona, która
która publikuje różne przecieki, na przykład maile różnych ludzi. I niby nikt ich nie bierze na poważnie z takich mainstreamów, ale z drugiej strony mówi się wprost i to całkiem na poważnie, że przecieki z WikiLeaks wpłynęły bardzo mocno na wynik amerykańskich wyborów i się mówi, że w tym momencie dopiero zaczyna mainstream mówić o WikiLeaks, że WikiLeaks to rzekomo Rosjanie założyli po to, żeby wpłynąć na amerykańskie wybory, co bardzo ważne. Oni publikują różne przecieki i nikt nigdy im nie znaczy nie pamiętam, żeby ktoś zaprzeczył doniesieniom z WikiLeaksa. Czyli taka zasada, no nie komentujemy, trochę na zasadzie takiej, że ponieważ oni są mainstreamowi bardzo mocno, znaczy nie tyle mainstreamowi, co mają zasięgi czasem większe niż mainstreamowe media, w związku z tym no, udawanie, że oni nie istnieją, tylko sprawia, że większość ludzi uważa, że to jest tak zwane milczące potwierdzenie, prawda? A dużo ludzi mówi, że no okej, oni nie mogą, ci ludzie, o których WikiLeaks coś mówi, zaprzeczać, ponieważ gdyby zaprzeczyli, to WikiLeaks pokazałoby po prostu no, twarde dowody, że nie kłamie. Też było przy okazji Pizzagate bardzo wyraźnie pokazane, że jednak te maile, które WikiLeaks upubliczniło, że to była, że maile były po prostu 100% prawdziwe. I o dziwo, teraz w tych WikiLeaks znowu pojawia się pan Podesta, Johnny Podesta, ten sam właśnie z Pizzagate. Jeśli nie wiesz, co to jest Pizzagate, to koniecznie przejrzyj playlistę Spiskowe Teorie oraz playlistę Plociuch, bo vlog o Pizzagate był w Plociuchu, ponieważ uznałem, że te poszlaki, które tam są, są zbyt mocne, jest zbyt dużo, żeby to wrzucać do Spiskowej Teorii, że to jest coś więcej niż Spiskowa Teoria. Mówię tylko tyle, zwyrodnialcy pedofile na szczytach amerykańskiej władzy i bardzo poważne poszlaki, tam właśnie był zamieszany Johnny Podesta. I teraz ten sam Johnny Podesta, wyciekły jego maile do astronauty Edgara Michelema i od Michelema do Johnny Podesty, z których, przepraszam za wyrażenie, ale wprost wynika, że Watykan niedługo zamierza, że Watykan po pierwsze wie o istnieniu kosmitów, po drugie, że z tymi kosmitami się kontaktuje, a po trzecie, że zamierza to ujawnić i też jest mowa o tym, że niedługo ujawnią informacje dotyczącej energii modułu punktu zerowego. To za chwilkę o tym wszystkim wam potłumaczę, tylko może wcześniej zacznę to cytować. W opisie znajdziecie link, o ile YouTube nie zbanuje linku, bo ostatnio nawet za linki potrafią filmy zbanować, to znajdziecie oczywiście link również do samych WikiLeaks.org, gdzie jest dokładnie ten mail. Natomiast ja posłużę się cytatem ze strony innemedium.pl z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że do przecieku z WikiLeaks trafiłem za pośrednictwem Inne Medium, więc uważam, że to jest sprawiedliwe, że podaję nie tylko źródło pierwotne, ale również źródło pośrednie, z którego się dowiedziałem o źródle pierwotnym. Uważam, że to jest po prostu fair. A druga rzecz, trochę reklamy im zrobię. Nic złego. A po drugie, chcę korzystać z tłumaczenia dokonanego czy zamieszczonego na stronie Inne Medium i w ten sposób to już jest całkiem fair, jeśli wskażę ich jako źródło. Natomiast chcę powiedzieć, że zweryfikowałem i to, co oni tam mówią, to rzeczywiście na stronie WikiLeaks.org znajduje się to samo, tyle że po angielsku. No może przeczytam w ogóle cały artykuł, bo on jest bardzo, bardzo krótki i zaraz się do niego odniosę, a także się odniosę do pozostałych rzeczy, a przede wszystkim dokonam analizy logicznej, czyli tego, czy to wszystko jest logiczne, czy to wszystko nie jest logiczne. Tytuł artykułu napisanego przez Matisa jest: zgodnie z mailami ujawnionymi przez WikiLeaks, Watykan posiada wiedzę o istnieniu UFO.
WikiLeaks opublikowało nową partię wiadomości na temat kandydatki demokratów na prezydenta Hillary Clinton. Przypominam, że to jest artykuł jeszcze z 2016 roku, a w tej chwili mamy 2018, w związku z tym niektóre zdania są takie no, archaiczne, prawda? Hillary Clinton. O dziwo, dla niektórych najistotniejszym elementem całego tego wycieku nie była wcale ujawnienie treści przemówień Clinton na Wall Street, a raczej treść e-maili menadżera jej kampanii, John'ego Podesty, do zmarłego już astronauty Edgara Mitchella. Co jest bardzo ważne. John'y Podesta, no oni tu nazywają go menadżerem, on był szefem jej kampanii, potem został odsunięty bardzo szybko w momencie, w którym zaczynała wybuchać afera Pizzagate, do której oficjalnie nikt się oczywiście nie przyznał, ale także Podesta był związany z Barackiem Obamą, także to jest bardzo ważny człowiek. Jak nie trudno się domyślić, kontakt mailowy Johnny Podesty, doradcy Baracka Obamy, ale on był więcej niż doradcą, to był taki zaufany człowiek Obamy, który twierdził, że jego największym żalem jest nieujawnienie prawdy o UFO ze słynnym whistleblowerem, byłym amerykańskim astronautą Edgarem Mitchellem, nie mogła nie wywołać burzy w środowiskach ufologicznych. Oliwy do ognia dodał zresztą fakt, że w trakcie ich korespondencji pojawił się wątek Watykanu. I teraz jest treść tego maila przetłumaczona przez inne medium lub kogoś, z kogo nie zerżnęli, nie podali źródła. Drogi Johnie, Mitchell do Johnny Podesty. Drogi Johnie, biorąc pod uwagę, że nadchodzi koniec 2015 roku, oczywiście przypominam, że te maile zostały artykuł jest z 2016 roku, maile zostały ujawnione w 2016 roku, ale to są stare maile, okej? Nadchodzi koniec 2015 roku i jak rozumiem, odpuszczasz administrację w lutym. Zobaczcie, co jest w ogóle ciekawe. Oni wiedzieli, to jest na temat, na zupełnie inną spiskową teorię, która mówi, że Trump wcale nie jest takim wyborem ludu, który wcale nie jest takim buntem ludzi, tylko że może jednak to wszystko naprawdę jest ustawione i tam jest tylko cyrk w Stanach Zjednoczonych, który ma dać ludziom oburzonym pozór, że mają swojego prezydenta, ale tak naprawdę to nie jest ich prezydent. Tylko człowiek układu, tak samo jak wcześniejszy. Zobaczcie, on, ten kosmonauta, wie, że Podesta przerypie wybory. Przecież Podesta był szefem kampanii wyborczej Hillary Clinton. Czyli gdyby Hillary Clinton wygrała wybory, to on powinien zająć bardzo wysokie stanowisko w Białym Domu. Natomiast tutaj jest wprost powiedziane, że opuszcza administrację, prawda? Ciekawe? No bardzo ciekawe, prawda? Tym ważniejsze jest więc to, żebyśmy wspólnie zgodzili się na datę i czas spotkania w celu omówienia, ujawnienia i tematu tu energii punktu zerowego. Czym jest energia punktu zerowego, o tym za chwilkę będę mówił. W najszybszym możliwym terminie. Będzie tam również mój katolicki kolega Terry Mashefield, który opowie nam o obecnej wiedzy Watykanu w kwestii UFO. Czyli no wprost z tego wynika, że Watykan wie o istnieniu UFO. Za chwilkę będzie o tym module, o tym energii punktu zerowego, która łączy się z pojęciem modułu punktu zerowego. Tego typu temat rzeka z jakiejś przyczyny nie zainteresował mediów głównego nurtu. Tak samo jak nie zainteresował ich Pizzagate, a potem ściemniali, żeby ten Pizzagate przykryć i żeby powiedzieć, że tam nie było żadnej afery. No media głównego nurtu, przynajmniej jak jesteśmy na gruncie spiskowych teorii, to łatwo można powiedzieć, że one pewne tematy wolą przemilczeć, bo może ich mocodawcom są nie na rękę, coś takiego. Powiązanie Kościoła katolickiego z tematem obcych i latających spotków było obiektem wielu teorii spiskowych. Warto zapamiętać, że sam Franciszek zapytany o istnienie innych cywilizacji odpowiedział w dość enigmatyczny sposób. Gdyby jutro przybyła do nas
ekspedycja z Marsa, zielone ludziki z długimi nosami i dużymi uszami, takie jak malują dzieci, a jeden z nich powiedziałby: chcę zostać ochrzczony, to co by się stało, kimże jesteśmy, by zamykać komukolwiek drzwi do Ducha Świętego. I no i tak, to jest to. Niestety cała ta historia nie jest jeszcze kompletnie jasna. Zakładając, że mail Johnego Podesty został opacznie zrozumiany, albo jest on wręcz fałszywką. Nie jest fałszywką. Trudno ocenić, co Wikileaks chciałby na jego pomocą osiągnąć, prawda? Jedynie bezpośrednie rezultaty takiego zachowania to najprawdopodobniej drastyczny spadek wiarygodności portalu, co z praktycznego punktu widzenia nie jest zwyczajnym strzałem w kolano, czyli raczej jest kompletną prawdziwką. Jeżeli jednak założymy choć przez chwilę, że maile do Podesty są autentyczne, to kontekst całej sytuacji został zrozumiany prawidłowo. Całość tego zdarzenia nabiera innego obrazu. Ludzie zainteresowani tym tematem od dawna wiedzą, że Watykan aktywnie poszukuje dowodu na istnienie UFO. To jest prawda. Wiele publikacji w mediach powstało za pieniądze finansowane przez kilka z instytutów watykańskich, które w trybie tajnym studiują problem UFO. Wiadomo również, że Stolica Apostolska wynajmuje znajdujące się w Arizonie potężne teleskopy. Wielokrotnie informowano też o tym, że Watykan w wielkiej tajemnicy gromadzi archiwa na ten temat. Podobno w pewnym momencie historii odkryli oni nawet własny pojazd UFO, który jest teraz bezpiecznie schowany w tajnej lokalizacji. Niezależnie czy wierzy się w te pogłoski czy nie, bez wątpienia jest to zabawne, że jeden ujawniony mail potrafi tak namieszać. Oczywiście, że potrafi namieszać. Za chwilkę będziemy mówić o innych tego typu, o innych przesłankach, że Watykan wie. Natomiast wcześniej może o tej energii punktu zerowego. I tutaj będzie link do Wikipedii. Ja posłużę się samym początkiem, bo dalej są wzory fizyczne, o teorii strun, o rozpadzie próżni, a nie chcę, żeby to się zmieniło w wykład na temat fizyki. Natomiast generalnie chodzi o to, że energia punktu zerowego potocznie jest zwana energią próżni i jest elementem oczywiście mechaniki kwantowej. Jest to najniższa możliwa energia, jaką może przyjąć dowolny układ kwantowy. Z definicji wszystkie układy kwantowe posiadają energię punktu zerowego. Termin ten pojawił się, gdy obliczenia wykazały, że modelowy kwantowy oscylator harmoniczny musi posiadać pewną minimalną energię, nawet jeśli nie opisuje żadnego zjawiska związanego z transportem masy lub energii. W terminach kwantowej energii pola oznacza to, że pewna minimalna energia musi być przypisana do każdego punktu próżni, a przypominam, że punkt jest nieskończenie mały. Tę teorię nazywa się często w uproszczeniu energią próżni. W kosmologii przyjmuje się, że wartość energii próżni decyduje o wartości stałej kosmologicznej. W 1900 roku Max Planck wyprowadził wzór na energię pojedynczego emitera energii. Słuchajcie, nie jesteśmy w serii analogowy vlog, nie jest to naukowa rzecz, znajdujemy się na etapie spiskowych teorii, w związku z tym pozwolę sobie tą teorię, która jest teorią jak najbardziej naukową. Jak chce ktoś sobie poczytać o nauce, zapraszam, w opisie macie link do Wikipedii. W Wikipedii macie m.in. bibliografię złożoną z poważnych książek naukowych, m.in. z Uniwersytetu w Oksfordzie i wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Natomiast tak bardzo to uproszczę i teraz bardzo proszę, żeby żaden fan fizyki za chwilę mi nie wyskoczył, że Ator się nie zna na fizyce, bo pierdzieli. Ator to uproszcza, żeby z tego nie było 5-godzinnego wykładu. Bo to chodzi o to, że generalnie fizyka kwantowa, co niektórzy ludzie po moich vlogach już nawet powiedzieli, że to fajnie tłumaczę, jest kompletnie inna od fizyki dużych obiektów.
A wszystko, duże obiekty, tak w wielkim, wielkim uproszczeniu, atom to jest jeszcze duży obiekt, nie? Ale poniżej atomów, części bardzo, bardzo składowe tychże atomów, czy w ogóle części składowe, składowych atomów, to są dopiero właśnie te bardzo małe obiekty i tam zaczynamy wchodzić właśnie w świat kwantów, tam zaczynają się pojawiać teorie strun, które mówią o tym, że wszystko jest drganiem, a więc energią i w zależności od tego, z jaką częstotliwością wszystko drga, to w taką materię się energia niejako zamienia, mówię to cały czas z dużym uproszczeniem i to, powiem wam zupełnie szczerze, zaczyna trochę łączyć ten świat materialny, jaki my znamy, ze światem boskim. No bo czym jest duch? Czym jest dusza? No jest czystą energią, prawda? I ten, ta fizyka kwantowa tak trochę pokazuje niejako, że ten świat, że energia może się zmienić w materię, mówię to w wielkim, wielkim uproszczeniu i że to wszystko jest takie, takie bardzo podobne do tego, jakbyśmy sobie wyobrażali świat stworzony w komputerze, ale to nie o to chodzi. I ta fizyka kwantowa jest kompletnie różna od fizyki tej takiej dużej, jaką znamy. Między innymi fizyka kwantowa uczy nas, że świat zaczyna istnieć dopiero, gdy jest obserwowany. Układ kwantowy, który może przybierać różne wartości, niejako decyduje o tym, mówię w cudzysłowie, jaką wartość, jaki układ przyjmie, dopiero gdy jest obserwowany. A dopóki nie jest obserwowany, to nie przyjmuje wartości. Dziwne, nie? Zupełnie jak grafika komputerowa, gdzie świat jest stworzony dopiero w momencie, w którym gracz na nią spojrzy i wtedy algorytm gry decyduje, gdzie ma być trawka, gdzie ma być krzaczek, a gdzie ma być sobie zajączek, kicaczek, nie? Troszeczkę na tej zasadzie. Kwanty również da się teleportować, kwanty da się również związać, w tym sensie, że powiązać ze sobą, tak, że będą drgały równomiernie przez taki układ splątany kwantów, można na przykład porozumiewać się na gigantyczne odległości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale energia punktu zerowego to jest energia próżni, w tym sensie, że o dziwo, co kompletnie przeczy logice i zasadom fizyki takiej dużej, okazuje się, że nic w kosmosie ma energię. Bo próżnia to jest nic, prawda? I okazuje się, że nic ma energię. Ta energia jest, rozumiem, bardzo, bardzo mała. Niemniej jednak, jak tu zostało bardzo powiedziane, nic ma energię w każdym punkcie. A tych punktów, ponieważ punkt jest nieskończenie mały, to w danej wielkości tych punktów jest nieskończenie dużo. A więc bardzo małe wartości razy ilości nieskończone lub dążące do nieskończoności dają potencjalnie nieskończoną energię. Rozumiecie? Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę jasno. I teraz tak, istnieje teoria, to jest zupełnie inna teoria spiskowa, o której bardzo chętnie wam kiedyś poopowiadam, że jest możliwość stworzenia modułu punktu zerowego, czyli urządzenia, które będzie czerpało energię z tej próżni. Czyli z punktu widzenia, cały czas mówię, dużej fizyki, nawet nie perpetuum mobile, tylko samoładująca się bateria, która nigdy się nie wyczerpie. I teraz w momencie, w którym w zależności od tego, jak bardzo wydajna może być ta bateria, to można tym zasilić potencjalnie wszystko i to jeszcze za darmo i to się nigdy nie wyczerpie. Czyli po prostu święty graal energetyki, bo w momencie, w którym uda nam się coś takiego pozyskać i wykorzystać, to kończą się wszystkie problemy z zatruciem środowiska, z wyczerpywaniem się kopalnych paliw, z problemami z lataniem w kosmos, w tym sensie, że jak zasilać moduły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta teoria była bardzo fajnie pokazana w serialu takim starym, on się nazywał Gwiezdne Wrota Atlantyda. W normalnych Gwiezdnych Wrotach, czyli w Stargate SG-1, pod koniec też trochę było, ale w Stargate Atlantyda to już całkiem było oparte na tej spiskowej teorii ich zasilanie. Także tutaj wygląda na to, że ludzkość posiada te ZPM-y, czyli Zero Punkt Modul, i że jednak Tesla miał rację, bo przypominam, że Tesla, zanim go zabili,
chciał zrobić specjalne wieże, które pozyskiwałyby energię z kosmosu. No, Tesla jeszcze nie musiał znać takich pojęć, jak my znamy. Energię z kosmosu i przekazywać je bez pośrednictwa kabli do dowolnego urządzenia na Ziemi. A potem go zabili. A tą wieżę zburzyli. Ale wracając zupełnie, słuchajcie, do Watykanu, jeśli was to interesuje, to chętnie na ten temat zrobię vloga. Oczywiście taki moduł punktu zerowego no całkowicie niszczyłby ekonomię światową. No bo państwa arabskie szlak trafi, prawda? Wielkie korporacje, które żyją z handlu ropą, szlak trafi. Wielkie mocarstwa, które są potężne dzięki kontroli tych państw arabskich i tych korporacji, które zajmują się o Boże, obrotem paliwami, no też bardzo stracą. W ogóle zupełnie inaczej pojazdy, wiecie, przepraszam za wyrażenie, darmowe jedzenie, darmowa energia, darmowa woda i człowiek nie potrzebuje w ogóle w tym momencie prosić się państwa o nic. Ale wracamy do Watykanu. Także tutaj to wygląda bardzo, bardzo w tym momencie ciekawie, tak? W tym sensie, że no jest wprost powiedziane. Dodajmy do tego jeszcze to, że nad Watykanem bardzo często widziane jest UFO. Tutaj zachęcam was do przeczytania wpisu na blogu. Ten blog nazywa się wszechoceanblogspot.com. Artykuł nazywa się Czy Watykan udostępni tajemnicę UFO? To jest taki artykuł, powiedziałbym, bardzo, bardzo zbiorczy, który wręcz mówi o tym, w starożytnych zapisach jest powiedziane, że już byli UFO, że w archiwach Watykanu tych tajnych znajdują się mające 500 lat zwłoki kosmity według dzisiejszych standardach szaraka, czyli Watykan by oznaczało, że miał kontakt z obcymi w latach 1500 z hakiem, nie? Czy jeszcze na długo, długo przed Roswell, to też by znaczyło, że kosmici odwiedzają Watykan bardzo często. Ale tu jest również powiedziane mniej więcej to, że nad Watykanem średnio 50 razy do roku jest widywany jakiś niezidentyfikowany obiekt latający. I to też się zgadza z tym, co zostało powiedziane przez Pentagon. Było tym vlog ostatnio, że Pentagon ujawnił filmy z UFO. Ale oni nie w tym sensie UFO, że kosmitami, tylko w tym sensie, że z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, które latały także przeczyły prawom fizyki. Więc za cholerę nie wiadomo, kto to jest. Na pewno nie ruskie, na pewno nie jakieś komercyjne obiekty. Nie wiadomo, co to jest. Domniemanie, że to są pozaziemskie. Różnica jest taka między tymi filmami, a takimi, które się pojawiają w necie, że to normalnie Pentagon pokazał, tak? No i przy okazji Pentagon powiedział, że najwięcej takich obiektów jest widzianych nad instalacjami nuklearnymi i nad Watykanem. Ciekawe, prawda? No, pomijam fakt, skąd Pentagon wie, co jest nad Watykanem, to znaczy, że ma tam niezłe czujki, za przeproszeniem, bo przecież Watykan jest w Europie, bo we Włoszech, niemniej jednak tak to mniej więcej wygląda. Ale tutaj w tym artykule jest wręcz też wprost powiedziane, że kosmici zapewne nie tylko Watykan wie, no bo jak ma ciało kosmity, to musi wiedzieć, nie tylko się kontaktuje, ale również jest, bym powiedział, sterowany, wykorzystywany, a nawet, że kościół został założony przez kosmitów, co może wydawać się rzeczą kompletnie bez sensu, niemniej jednak. Należy założyć, że ci kosmici z jakiegoś powodu na Ziemię przylatują, prawda? I skoro, i to bardzo wiele ufologów uznaje za pewnik, w
fakt istnienia tak zwanych starożytnych kosmitów, czyli to, że na przykład Anunnaki, czyli te bóstwa sumeryjskie, według oficjalnej archeologii, tak naprawdę były kosmitami z innej planety, którzy przyjechali tutaj na Ziemię, bo chcieli pozyskiwać nasze surowce mineralne, ale żeby nie musieć samemu pracować, to stworzyli sobie Homo sapiens i tutaj właśnie jest ten mit stworzenia człowieka i tak dalej, dlatego wygląda tak bardzo podobnie w wielu religiach, bo na większości obszarów wyglądało mniej więcej to tak samo, bo to wszystko robili rzekomo ci sami Anunnacy, no i po prostu założyli religię po to, żeby lepiej kontrolować społeczeństwo, prawda? No to dlaczego nie możemy uznać, że w tej chwili jest tak samo, tylko że ponieważ jesteśmy dużo bardziej rozwinięci jako ludzkość, no bo tam to była głęboka starożytność, a tutaj Watykan to się pojawia mniej więcej 2000 lat temu, prawda? Mówię mniej więcej, że po prostu no, stworzyli to dużo bardziej zakonspirowane. O tym będę mówił jeszcze w dalszej części tego vloga, jak się jeszcze odwołam w ogóle do Biblii i do tego, co jest w Piśmie Świętym na temat właśnie spotkań z kosmitami, ale najpierw takie bardzo dziwne i dające do myślenia cytaty z dostojników kościelnych oraz naukowców pracujących dla kościoła. Tu będzie zestaw cytatów, które sobie wynotowałem. Linki do tych artykułów, z których to sobie wziąłem, są oczywiście w opisie. To, że Kościół, cytat ze źródła, to, że Kościół szuka życia pozaziemskiego, wiemy od samych pracowników. 17 maja 2014 roku Guy Consol Mongo, astronom i naukowiec z Obserwatorium Watykańskiego, przemawiał do absolwentów w momencie rozpoczęcia ceremonii Georgetown University. Zaczął swoje przemówienie, uznając, że wielu z nich jest zaskoczonych, słysząc, że Watykan posiada własne obserwatorium. Wyjaśnia, że poprzez wspieranie obserwatorium Watykan przypomina światu, w tym katolikom, że Kościół obserwuje swoim zasięgiem także i dziedziny astronomii. Dodał, nie boimy się prawdy, aktualnie poszukujemy życia pozaziemskiego. No, czyli bardziej wprost nie da się tego powiedzieć. A dlaczego Watykan takie rzeczy mówi? No, bardzo prosto. Skoro jeszcze kilkaset lat temu za stwierdzenie, że w ogóle Ziemia nie jest centrum wszechświata, można było zostać spalonym na stosie, a za jakieś takie herezje typu, że istnieją inne gatunki rozumne, no to tym bardziej. A teraz nagle w przeciągu kilkunastu lat, bo to są daty najbardziej sięgające w przeszłość, tam 2007-2008 rok, mniej więcej jak Watykan nagle zaczyna mówić o istnieniu kosmitów, no to prawdopodobnie znaczy, że przygotowuje wiernych. A za pośrednictwem wiernych przygotowuje cały świat, no bo w momencie, w którym my będziemy już uznawali za pewnik, że kosmici istnieją i za pewnik będziemy uważać to, że ci kosmici do nas w końcu wcześniej czy później przylecą, no to łatwiej nam będzie znieść szok, jak już przyjadą, tak? No bo wtedy powiem tylko tyle, no wreszcie, miejmy nadzieję, że jednak są przyjaźni, prawda? No właśnie, także to wskazuje właśnie na to, że jesteśmy przygotowywani. Konsol Mango już wcześniej wyrażał swój pozytywny stosunek w kwestii prowadzenia takich naukowych programów jak SETI. A SETI, jeśli pamiętacie, to jest amerykański program badawczy, który nasłuchuje przestrzeń kosmiczną, czy nie ma tam jakiegoś sygnału od obcych. Na pierwszej stronie gazety The Guardian w 2010 roku powiedział: każda istota, bez względu na to, ile ma macek, ma duszę. Zadeklarował też chęć ochrzczenia pozaziemian, jeśli one będą tego chciały. Ale w swoim przemówieniu na Georgetown oznajmił, nie ma żadnych kosmitów, przynajmniej tak mi wiadomo, bo po czym dodał, a nawet jeśli kiedyś będzie nam dane je spotkać, dużo wody jeszcze upłynie, zanim pojawi się szansa, aby porozmawiać i omówić z nimi sprawy teologii twórcy. Papież Franciszek 12 maja 2014 roku podczas mszy powiedział, chrześcijanie nie mogą zamknąć drzwi dla wszystkich,
którzy szukają chrztu. Nawet jeśli są to zielone ludziki z długim nosem i dużymi uszami, tak jak malują je dzieci. Następnie dodał, jeśli jutro na przykład przybędzie do nas wyprawa z Marsa, Marsjanie, prawda, i jeden powie, ale ja chcę być ochrzczony, to co by się wtedy stało? Ojciec Joe Gabriel Funes, szef Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, stwierdził w 2009 roku, że nie ma sprzeczności między wiarą w Boga a wiarą w istnienie życia poza Ziemią. Bardzo się cieszę, że on to powiedział, bo ja również tak uważam. Też wierzę w Boga i też, to wiedzą wszyscy, którzy oglądali film pod tytułem Spiskowa teoria, w którą wierzy Ator, ja wierzę, że istnieją kosmici. Jest tak, wierzę. Historia kosmiczna, to wcale nie znaczy, że wierzę, że przylatują. Trzeba słuchać? Dokładnie. Historia kosmicznych poszukiwań Watykanu sięga, uwaga, XVIII wieku. Wtedy to kościelny astronom, ojciec Angelo Secchi, był pierwszym naukowcem, który stwierdził, że kosmici mogą istnieć. Co więcej, był to nie tylko pierwszy naukowiec, ale przede wszystkim pierwszy duchowny, który wyraził taki pogląd. To jest cytat z Super Expressu. Przypominam, że tego prawdziwego Super Expressu, a nie tej strony, co się podszywa ostatnio pod Super Express i wali cały czas fake newsy. Takim jest teraz się pojawiła strona, która się nazywa superexpress.pl, która jest kolejnym aż dziennikiem, czyli publikuje zmyślone informacje, a się podszywa pod Super Express. To nie to. Prawdziwy Super Express. Sprawdziłem. Kolejny cytat z Franciszka w maju 2014 roku. Cytat z Wirtualnej Polski. Duch tknie, kędy chce. Przypomniał papież. Wierzący jednak podkreślił, są stale wystawieni na pokusę, by mu zagradzać drogę. Gdy jutro dotarła do nas wyprawa Marsja, no i znowu mówi, żeby ochrzcił. Cytat z Logo 24. Ludzie mogą być zagubioną owieczką we wszechświecie. Jeszcze wcześniej, w trakcie pontyfikatu Benedykta XVI, stanowisko w sprawie życia pozaziemskiego zabrał szef Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, jezuita i astronom Jose Gabriel Funes, podaje Reuters. Moim zdaniem jest możliwość istnienia życia na innych planetach, powiedział Funes. Podkreślił też, że nie ma żadnego problemu w pogodzeniu wiary, i tak to już było powiedziane, tak jak na Ziemi, gdzie mamy wielość i różnorodność istot żywych, tak również na innych planetach mogą występować inne byty, stworzone przez Boga, wyjaśnił astronom. Funes stwierdził także, że ludzie mogą być zagubioną owieczką we wszechświecie, kiedy inne cywilizacje i żyją w pełnej przyjaźni ze Stwórcą. To swoją drogą bardzo fajnie się odnosi do teorii, że my tak naprawdę to żyjemy w czyśćcu, bo nie ma żadnej... Znaczy, w ogóle tak jak... Mówię to jako człowiek, który jednocześnie jest pasjonatem nauki, nawet bym się określił jako popularyzator nauki, jednocześnie osoba wierząca. Może nie jakoś hardkorowo, ale na pewno nie tak bardzo po łebkach również. I jak ja czytam sobie Pismo Święte, to widzę bardzo dużo takich rzeczy, że to, co mówi Bóg, to, co jak działa Bóg, to się odnosi do praw fizyki. Tak Bóg, jak można powiedzieć, tak działa poprzez naturę, tak bym to powiedział. W związku z tym nie ma żadnej, moim zdaniem, niemożliwości w tym, żeby stwierdzić, że na przykład odrodzenie się na Ziemi, bo żeby było śmieszniej, pierwotnie w Biblii, pierwotnie chrześcijaństwo nie odrzucało reinkarnacji. Odrodzenie się na Ziemi jest to taki swoisty czyściec, że to jest na zasadzie odłączamy cię od tych takich światów, które żyją bliżej Boga, żebyś się nawrócił, tak? Natomiast zostawmy na chwilkę to i wróćmy właśnie do teorii, że się kosmici kontaktują z Ziemianami. Ostatnio może zauważyliście, jest w ogóle cała masa przeróżnych takich właśnie doniesień bardzo poważnych osób, że różne instytucje mają kontakt z UFO i że one z tym UFO współpracują, z kosmitami współpracują, że nawet wykonują ich polecenia. Ostatnie vlogi z 25 lutego, to jest akurat przepowiednia Mahometa, przepraszam, ale
ale z zeszłego tygodnia dnia spiskowa teoria jest o tym, że kanadyjski minister powiedział wprost, że Illuminati istnieją i mają kontakt z kosmitami i wykonują ich polecenia. Spiskowe teorie z 28 stycznia, Illuminati wygrali, oznaki, że New World Order to fakt, a nie spiskowa teoria, tam też jest troszeczkę o kontaktach z kosmitami, ale cały czas podkreślam, że zobaczcie, jeżeli założymy, że kosmici istnieją i że oni chcą w jakikolwiek sposób wpływać na dzieje świata, to dla nich jest bardzo wygodne oddziaływanie poprzez duże organizacje, prawda? Więc skoro wydaje nam się logiczne, że mogą oni mieć kontakt na przykład z rządem Stanów Zjednoczonych i ten rząd kolaboruje, jeżeli wydaje nam się logiczne, że mogą mieć kontakt z ONZ-em i ONZ kolaboruje, jeżeli wydaje nam się logiczne, że istnieje tajna organizacja, rząd światowy, która ma kontakt z kosmitami i kolaboruje, to dlaczego nie możemy założyć, że organizacja, która w swojej strukturze bardzo mocno przypomina zakon iluminatów, a istnieje na pewno, czy właśnie Kościół katolicki, no też ma kontakt z kosmitami i też kolaboruje, albo może nawet, że została przez kosmitów stworzona. I teraz chciałbym się odnieść do kilku naprawdę ciekawych kwestii. Zapraszam Was do obejrzenia mojego vloga z 1 października 2017 roku pod tytułem 10 najmroczniejszych spiskowych teorii z Biblii. I tam zobaczycie, że w ogóle religia katolicka, według tej spiskowej teorii to w ogóle po to została stworzona. Natomiast niewątpliwie ma taki skutek, tylko nie wiadomo, czy to był cel stworzenia, czy wyszło przy okazji. Natomiast religia katolicka, czy w zasadzie wyznanie katolickie chrześcijaństwa, to jest właściwe określenie, bardzo sprzyja rządzącym. Sama taka idea, że bycie biednym popłaca, że prędzej wielory przejdzie przez ucho igielne, czyli ucho igły, niż osiągnie szczęście wieczne bogacz, prawda, niż bogacz trafi do raju, że w zasadzie to ciężko pracuj, cierp, bo przecież umartwienie jest czymś chwalebnym w katolicyzmie, i w żaden sposób się nie buntuj, rób to, co ci każą, jednocześnie ciesz się, że nie jesteś bogaty, bo jakbyś był bogaty, to byś miał niefajnie. No to te wszystkie elementy są idealnym, powiedziałbym, tak zwanym crowd controlem, czyli elementem do kontroli tłumów. Czyli jeżeli wydaje nam się logiczne, że w starożytności mogli przyjechać kosmici i założyli religię po to, żeby kontrolować społeczeństwo, to dlaczego nie założymy, że 2000 lat temu też mogli się pojawić na Ziemi kosmici i założyli bardziej zaawansowaną religię po to, żeby kontrolować społeczeństwo? No, moim zdaniem jest to co najmniej prawdopodobne. Tylko oczywiście ktoś powie, ale Krzyśku, ale przecież oni nie wydobywają żadnych minerałów i nie transportują w kosmos. A skąd wiesz, że oni potrzebują minerałów w takim naszym rozumieniu, prawda? Równie dobrze mogą potrzebować skondensowanej religii, skondensowanej energii życiowej. Zachęcam Ciebie do obejrzenia vloga o Luszu. Lusz, po prostu wpisz sobie Lusz i wyskoczy, prawda? Ale również można założyć, że oni mają dobre pobudki. W ogóle można założyć, że Bóg w ogóle jest kosmitą. I tutaj już pomijam takie rzeczy, że są teorie na temat tego, że w ogóle starotestamentowy Bóg Jahwe był kosmitą. Natomiast, bo są i takie teorie. Natomiast teorii na ten temat, że kosmici od dawna przyglądają się cywilizacji ziemskiej i starają się wpływać na naszą cywilizację i że kiedyś robili to poprzez wielkich ludzi, zwanych potocznie prorokami, a teraz robią to przez różne organizacje, jest całkiem realna. Znaczy całkiem logiczna, bym tak to powiedział. Najlepszy jest przykład to, że najwięcej kosmitów zaczęło się pojawiać w przestrzeni medialnej, zaczęło się o tym mówić, w momencie, w którym opracowaliśmy bombę atomową. To jest taki, naukowcy są zgodni, że to jest taki bardzo przełomowy etap w rozwoju każdej cywilizacji, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym momencie cywilizacja sama się zabije, ulegnie samozagładzie, ale jeżeli się uda, jeżeli cywilizacja przetrwa, to przejdzie na wyższy poziom.
I nagle pojawia się bardzo dużo kosmitów, którzy dziwnym trafem monitorują instalacje atomowe, żebyśmy się nie pozabijali, prawda? Ale kiedyś mówi się, że oddziaływali poprzez proroków. Nawet wprost się mówi, że prorocy byli kosmitami. Mówi się, że właśnie Jezus był kosmitą, że Budda był kosmitą, że Mahomet był kosmitą, właśnie mający na celu uczynić świat trochę lepszym. No, zgodnie z tą teorią, Mahomet to powiedzmy trochę się sprzeniewierzył, no bo jednak większość takich dużych religii jest pacyfistyczna, prawda? Jezus był pacyfistą, co by o nim nie mówić, pacyfista. Budda pacyfista, Mahomet zaprzeczenie pacyfizmu. No właśnie, także oddziaływanie poprzez proroków bardzo możliwe, że w ogóle całe chrześcijaństwo było założone przez proroka kosmitę, natomiast katolicyzm jest organizacją założoną po prostu przez kosmitów. Zauważcie, że w Biblii jest bardzo dużo oznak właśnie na to, że w Piśmie Świętym są opisane kontakty ludzi z kosmitami. Zniszczenie Sodomy i Gomory wręcz idealnie wygląda na działanie kosmitów, którzy posługiwali się bronią atomową. Dodaję z tym vlogu pod tytułem 10 najmroczniejszych spiskowych teorii Biblii. No tam jest, po prostu jest tam powiedziane. Arka Noego też bardzo ciekawie wygląda. Właśnie, zwłaszcza jeżeli się poczyta Księgę Henocha. Chyba wam o tym jeszcze vloga nie... Chyba nawet już... Przepraszam, nagrałem o tym. No, w każdym razie powiedzmy, że niedługo będziecie o tym mieli. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także no tyle. No, ja bym powiedział nawet, że byłbym bardzo... Inaczej. Na tym blogu Wszechocean jest powiedziane, że według nich, oprócz papieża tego, jakiego znamy, jest jeszcze ktoś, kto się nazywa czarnym papieżem i że jest to wysłannik tej obcej rasy, który tak naprawdę rządzi kościołem w tym sensie, że on mówi papieżowi, co papież ma powiedzieć i jak są tajne zebrania dostojników kościelnych, to oni tam obcują z tym czarnym papieżem, którym normalnie mówi. Jest to całkiem możliwe. Naprawdę całkiem możliwe. W takim kontekście, że tak naprawdę zobaczcie, jaka jest w ogóle idea Boga, idea religii. Tak najbardziej u podstaw, nie? Jest no poza takimi religiami, które ja nazywam trochę odszczepionymi, czyli opanujmy cały świat i podporządkujmy sobie całą ludzkość, czyli takie religie dominacyjne, że potem jakby się udało tej religii osiągnąć to, co chce osiągnąć, to przychodzi tylko w tym wypadku kosmita, który ją założył i ha, 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 rządzę całym światem, sami się podbiliście. Tylko po prostu ogłasza się tam odpowiednio Mesjaszem, Bogiem czy kimś innym, co nie wolno wymawiać jego imienia, bo ucinają łupy. Natomiast poza tą jedną religią, większość religii to są religie dobre, które chcą, żeby świat był uczyniony lepszym, które tłumaczą ludziom, że trzeba żyć dobrze, trzeba się kochać, trzeba nie chować urazy, trzeba być szczęśliwym. Tak zupełnie jakby chcieli nas ucywilizować, prawda? No to przy tym założeniu, no to też trochę tak właśnie, przynajmniej mnie, się kojarzy na przykład z działaniami istot wyższych, znaczy inaczej, teoria religii. Jest istota wyższa, która chce jak najlepiej dla istot niższych. I teraz wystarczy zamienić to, albo jakby uzmysłowić sobie możliwość tego, że istota wyższa może być biologiczna, tak samo jak my, albo może pochodzić z innego wymiaru i być niebiologiczna, ale realna, materialna, o, w tym sensie. I bach, mamy Boga kosmitę. Także jak dla mnie jest to zupełnie, zupełnie możliwe do istnienia. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego to jeszcze nie zostało upublicznione.
Być może dlatego, że pojawiły się jakieś problemy, być może dlatego, że na świecie pojawiły się fluktuacje, być może dlatego, że świat stoi w dobie globalnego kryzysu, w tym zbrojnego, i po prostu kosmici doszli do wniosku, że ujawnienie się teraz to by spowodowało dodatkowy chaos i jeszcze bardziej światu zaszkodziło. Tak mi się wydaje, a jak wy uważacie, bardzo proszę, piszcie w komentarzach. Jeszcze raz ładnie proszę o łapkę w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia i przejrzyjcie playlistę. Nic was to nie kosztuje. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa.